Światowe statystyki wskazują, że pomimo wielu konkurentów, kolej nadal przodować będzie w ilości przewozów towarowych i pasażerskich. Aby kolej mogła sprostać wzrastającym zadaniom, musi być systematycznie modernizowana. Jednym z elementów usprawnienia usług przewozowych jest produkowany ostatnio nowy tabor dla PKP. Pafawag, jeden z największych zakładów wytwórczych taboru kolejowego. Tutaj powstają lokomotywy i zespoły elektryczne oraz wagony pasażerskie i bagażowe. Obserwujemy montaż seryjnej jednostki EN57. Typowy zespół składa się z 3 wagonów, z których jeden jest wagonem silnikowym. Pociąg może składać się z 1, 2 lub 3 takich zespołów. Rozmieszczenie półek na bagaże, instalacji ogrzewczej i oświetleniowej oraz ławek jest tak zaprojektowane, aby stworzyć podróżnym maksimum wygody. Montaż automatycznych drzwi. Drzwi tego typu zapewniają bezpieczeństwo i dużą przepustowość. ET22 to popularna lokomotywa elektryczna. Przeznaczona jest w zasadzie dla pociągów towarowych. Moc 3000 koni mechanicznych pozwala ciągnąć pociąg o ciężarze 3,5 tysiąca ton. Maksymalna prędkość lokomotywy 125 km na godzinę. Kabina lokomotywy ET22 jest urządzona zgodnie z zasadami ergonomii. Pociąg ekspresowy Odra do Warszawy Wschodniej będzie podstawiony na tor 3 przy peronie 2. W 1976 roku w Pafawagu wyprodukowano Super Express Odra 2. Jednostka Odra 2 składa się z lokomotywy EP08, przystosowanej do prędkości 140 km na godzinę, 6 zmodernizowanych wagonów pasażerskich, wagonu bufetowego i bagażowego. Pociąg ekspresowy Odra do Warszawy Wschodniej przez Odolanów, Ostrów Wielkopolski, Łódź Kaliską. Odjedzie z toru 3 przy peronie 2. Skład posiada system centralnego zamykania drzwi, wymagany przy dużych prędkościach. Już przy prędkości 15 km na godzinę wszystkie drzwi zostają automatycznie zablokowane. Kontrolę pracy urządzeń ogrzewania, oświetlenia i zasilania niskiego napięcia ułatwiają załodze tablice rozdzielcze z przejrzystą i czytelną sygnalizacją. W ich skład wchodzą układy elektryczne współprzewodników i obwodów drukowanych typu panelowego. W wagonach zastosowano ogrzewanie nawiewne. Temperatura regulowana jest automatycznie i utrzymuje się na jednakowym poziomie niezależnie od zmian atmosferycznych na zewnątrz. Obsługa pociągu ekspresowego Odra wita podróżnych i życzy przyjemnej podróży. Podajemy do wiadomości podróżnych, że pociąg ekspresowy Odra zatrzymuje się na stacjach Ostrów Wielkopolski, Kalisz, Sieradz, Łódź Kaliska, kończy bieg na stacji Warszawa Wschodnia.
wagon bufetowy, kursujący w składzie pociągu Odra 2, wyprodukowany został przez zakłady Cegielskiego w Poznaniu. W zależności od charakteru przewozów, tabor pasażerski jest dostosowywany do regionalnych potrzeb. Wszyscy narciarze i turyści pamiętają wielogodzinną, niewygodną podróż z Krakowa do Zakopanego. Duża ilość wzniesień w tak górzystym terenie wymagała zwiększenia siły ciągu. Po zelektryfikowaniu tej linii Kraków z Zakopanem łączą elektryczne jednostki EN-71. Zespół trakcyjny EN-71 składa się z dwóch wagonów silnikowych i dwóch doczepnych. Wyposażenie wnętrza wagonów, stojaki do nart, to duże udogodnienie dla podróżnych na tej turystyczno-wycieczkowej trasie. Walorami eksploatacyjnymi i użytkowymi powinien charakteryzować się tabor kolejowy dla Trójmiasta. Oto prototypowy zespół trakcyjny EW-58. Zespół ten przeznaczony jest dla ruchu charakteryzującego się dużą ilością przystanków i dużą ilością pasażerów. Trzy pary centralnie otwieranych drzwi w każdym wagonie pozwalają na szybkie lokowanie podróżnych w godzinach przewozowego szczytu. W ciągu doby w aglomeracji Gdańsk-Gdynia korzysta z kolei 400 tysięcy osób. Wysoka prędkość uzyskiwana jest dzięki temu, że w trójwagonowym zespole są dwa wagony silnikowe o wyższej niż w jednostkach EN-57 mocy silników. Duże przyspieszenie przy rozruchu i krótka droga hamowania to nowoczesne elementy techniczne charakteryzujące jednostkę EW-58. Zastosowanie hamulca elektrodynamicznego jest istotną zaletą. Zmniejsza bowiem zużycie zestawów kołowych i kloców hamulcowych, których wymiana jest bardzo pracochłonna. Polskie koleje państwowe robią wszystko z myślą o wygodzie podróżnych. Gdy tymczasem niektórzy w taki oto sposób okazują swoją wdzięczność. Chcąc wygodnie, szybko i przyjemnie podróżować, dbajmy o społeczne mienie, jakim jest także tabor kolejowy.